Czy masz świadomość? Gdybym miał wybierać, czy umrzeć w majestacie medycyny, czy być uleczonym przez znachora, wybrałbym to drugie. Coraz lepiej dostrzega świat, że większość najgroźniejszych chorób, które wciąż nasilają się, stanowią dziś istotną plagę. Jutro stać się może zagrożeniem dla przetrwania ludzkości. Nie rozumiejąc protogenezy, czyli mechanizmów tych chorób, uważa się je za dopust Boży, nie dostrzegając, że przyczyna tkwi w ludzkiej pazerności, fałszywych aspiracjach, irracjonalnej zawiści i nienawiści. Nie ulega już dziś wątpliwości, że losów ludzkości nie można powierzyć wyłącznie ludziom zawodu lekarskiego. Za zdrowie wszystkich mieszkańców Ziemi i za zdrowie biosfery, która nas żywi, muszą ponosić odpowiedzialność ludzie wszystkich zawodów. Profesor Julian Aleksandrowicz. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Janusz Kołodziejczyk, lekarz, który uważa się za przyrodnika zajmującego się zawodowo jednym gatunkiem, człowiekiem. Jego medycyna ma charakter holistyczny, całościowy, a podstawą warsztatu jest psychosomatyka, przekonanie o nierozerwalności ducha i ciała. Ukończył nasz gość dzisiejszy, ukończył w 1976 roku w Łodzi Wojskową Akademię Medyczną. Dzień dobry panie Januszu. Dzień dobry wieczór panu i państwu, bo nie wiem kiedy kto będzie nas słuchał. Panie Januszu, kim był i kim jest dla pana profesor Julian Aleksandrowicz, autor takich książek jak Nie ma nieuleczalnych chorób, Kuchnia i medycyna czy Sumienie ekologiczne? To co pan przytoczył, te cytaty otwierające nasze spotkanie pokazują, że jest to niezwykły człowiek, niezwykły umysł, co prawda nie żyjący, ale żyjący w przekazie, który zostawił. Dla mnie wtedy, gdy poznawałem go, a zacząłem poznawać, słyszałem, że ktoś taki istnieje, przedtem zanim z panią Ireną Gumowską napisali książkę w ożywieniu. Tak dla przypomnienia, pani Irena Gumowska, nie będąc lekarzem, stała się osobą, która umożliwiła Polakom spojrzenie na to, co jedzą, w sposób taki nieco inny niż tylko Ćwierciakiewiczowa, która o smakach mówiła. Byłem zdumiony tym, że można w taki sposób patrzeć na jedzenie, ponieważ w tym czasie lekarzy uczono, że jeżeli chodzi o jedzenie, to jak ktoś spyta, to panie doktorze, jak mam się odżywiać, no to należało odpowiedzieć, no dietetycznie, to co to znaczy? No unikać smażonego i tłustego. I to była cała wiedza na żywienia. To się wszystko potem rozwinęło. Mm-hmm. No właśnie, a jakby pan odszyfrował ten pierwszy cytat, te pierwsze słowa pana profesora, gdybym miał wybierać, czy umrzeć w majestacie medycyny, czy być uleczonym przez znachora, wybrałbym to drugie. Rozważania tego cytatu w zasadzie dla inteligentnego człowieka powinny być żenujące, ale tak to niestety jest. Ja spotykam się dosyć często z podobnymi historiami, ponieważ stosując różnego rodzaju metody inne niż te, które wyniosłem tylko i wyłącznie z uczelni, aczkolwiek no, tutaj zaskoczę być może niektórych, bo o homeopatii, o akupunkturze uczyłem się, albo też może nauczyłem się, skoro mówili mi o tym moi nauczyciele,
profesorowie już nieżyjący, to jest to nauka. I często, jeżeli piszę bądź mówię o tym, że kogoś wyleczyłem, a mój kolega lekarz mówi, że to jest, no, kwituje to w różny sposób, sprowadza się do tego, że to jest niesłuszne wyleczenie. Czyli niesłuszne wyleczenie, to należy je odwołać, tak? Nie potrafimy komuś pomóc w sposób, który znamy sami. Ktoś wie więcej, udaje mu się, a my mówimy, że to jest niesłuszne. To jest, no, można powiedzieć, jakiś paranoiczny żart. No tak, ale no właśnie tak jak pan powiedział na wstępie, że, no, że dzisiaj niestety ludzie takich kwestii nie rozumieją w większości. No nie powiem, no właśnie w większości. Ja tak wyliczam sobie i moi koledzy, którzy w podobny sposób uprawiają medycynę, że tych, którzy rozumieją, jest około 20-15%, a reszta nie rozumie zupełnie i nie chce być, i woli umrzeć właśnie będąc leczonymi w sposób właśnie taki, nazwijmy to, chciałem powiedzieć tradycyjny, ale tradycja to jest coś, co sięga o wiele głębiej niż ta nasza medycyna, bo nasza medycyna to jest praktycznie około 3 wieków, ta tak zwana akademicka. Reszta to jest medycyna, która z tradycji się wiedzie i wiedzie się często tysiące lat, tak jak czy to tradycyjna medycyna chińska, czy tradycyjna medycyna Indii, Ajurweda. A co by, czyli rozumiem, że jeśli chodzi o lekarzy, również są takie proporcje, tak? Lekarze w ogóle to jest taki, taka grupa, chciałbym powiedzieć taki naród, taki lud, który jest bardzo ciekawy świata i uczy się na potęgę. Niemniej nauczyciel akademicki jest prawie półbogiem dla studenta medycyny i to, co powie mu, to zostaje wdrukowane w jego świadomość i uznawane za prawdę. Reszta przeważnie jest nieprawdziwa i trzeba włożyć dużo wysiłku, żeby ten imprinting, to wdrukowanie zlikwidować. To się dzieje, zwykle my mamy w dzieciństwie wdrukowywane wszystko to, co nasi rodzice czy inne znaczące osoby nam mówią, i często, jeżeli nie zbuntujemy się w okresie dojrzewania, to w nas zostaje i dorosły człowiek opowiada często anegdoty jako swoje prawdy. Wszyscy naokoło, którzy by to widzieli inaczej, oczy otwierają szeroko, a ta osoba, będąca ozdobiona tytułami i orderami, brnie dalej w to. No, takie jest życie. Także tutaj jesteśmy w mniejszości niestety i profesor Aleksandrowicz, mimo tego, że udało mu się zostać profesorem, no były to inne czasy, ale tutaj dla niego to wydarzenie, myślę, że z dzisiejszej perspektywy patrząc, po pierwsze w środowisku akademickim Krakowa, żeby się przebić, to jest olbrzymi trud, no i w ogóle, żeby zostać namaszczonym olejami i spirytusami przenajświętszymi w Belwederze, żeby uzyskać tytuł profesora, jest też trudno. Trudno, ponieważ zdobywając kolejne stopnie naukowe, człowiek niestety przestaje mówić własnym językiem, a musi mówić językiem promotora czy tych, którzy recenzują jego pracę, i coraz mniej w tym, co robi, jest jego i płynie tak, to, co robi, zostaje coraz bardziej nasączane treściami nurtu, który jest uważany za główny, tak zwany mainstream. Ale są tacy, którzy płyną pod prąd, nawet ja do takich należę i jest mi z tym wygodnie, lubię takie historie, tak jak ocena skoków do wody, na przykład podwójne salto Auerbacha,
to tam ma, zdaje się, 1,8 współczynnik, czyli mnoży się. Także mało zrobi, ale dużo to znaczy. Dla mnie i dla tych, którzy podglądają mnie i starają się naśladować, korzystać z tego. To mam taką okazję teraz pana spytać, zadać panu takie pytanie, które mnie nurtowało, kiedy pierwszy raz przeczytałem książkę Nie ma nieuleczalnie chorych. Natrafiłem na nią 3 lata temu i zastanawiałem się, czy ona jest na liście lektur studentów uczelni medycznych w Polsce. Czy pan może coś o tym wie? Nie ma czegoś takiego jak lista lektur. Są podręczniki, które są rzeczywiście obligatoryjne. Natomiast inne lektury, no to już ciekawość studenta, jego zainteresowania tutaj podpowiadają mu, czy jego znajomi, czy też jacyś inni mentorzy. Powiem chyba, że bardzo rzadko ludzie sięgają po tą książkę obecnie. Ona swego czasu była bardzo ważna. I myślę, że dzisiaj, gdybyśmy zaczęli nagłaśniać tą sprawę, to profesor Julian Aleksandrowicz, który w Krakowie ma dwie ulice, jedna to jest profesora Juliana Aleksandrowicza, druga doktora Twardego, to jest jego, że tak powiem, współcześnie ksywa z lasu, gdy był partyzantem w AK. Aczkolwiek kolegował się z wszystkimi innymi ugrupowaniami AL, Gwardia Ludowa, które w odpowiednich momentach były marginalizowane, tak jak AK było marginalizowane w okresach PRL-u, tak samo i obecnie krzywo się patrzy na to. A to byli wszystko Polacy, którzy walczyli. Każdy walczył o Polskę, o nastawienie. A Aleksandrowicz jeszcze miał tę trudność, że był Żydem i w środowisku w okupacji niemieckiej, gdzie Niemcy no, tępili Żydów fizycznie, nie tylko intelektualnie, to środowisko Polaków też było różne, co czytuje czytelnik, kiedy profesor, wtedy jeszcze lekarz w Krakowie, kazali Niemcy odśnieżać lekarzom, żeby ich upodlić publicznie chodnik. No i Polacy jedni ze współczuciem patrzyli, inni ze zgrozą, bo byli to ich lekarze, którzy ich leczyli w okresie pokoju, a inni sobie drwili. Więc no, różne to nastawienie było. I to, co się profesorowi udało w Krakowie, myślę, że jest wielką sprawą, ale gdybyśmy wrócili z tą lekturą do czasów obecnych, to myślę, że Izba Lekarska mogłaby zarzucić nieprawomyślność profesorowi i postawić go przed sądem, tak jak ja mam stawać przed sądem, co i róż dostaję powiadomienia z Naczelnej Izby Lekarskiej, na jakim etapie znajduje się moja sprawa, bo podpisałem list otwarty ze 114 lekarzami z Polski i innymi ludźmi, których się mówi, że są naukowcami. I za to mamy być sądzeni, że wyraziliśmy zaniepokojenie i obawę sytuacją, która wynika z tego, że nagle ni stąd ni zowąd zmieniono definicję pandemii i zmieniono definicję szczepionki. I wprowadza się coś, co nie ma lektury w postaci takiej, że wytwórca jakiegoś leku pisze o nim, co ten lek może, czego nie może, jakie są działania uboczne, ponieważ lek przeszedł serię badań. Okazało się, że ta szczepionka nie ma takich badań i wytwórcy, szczepionka, rozumiem, na koronawirusa. No, wymienił pan tą nazwę i tutaj słuszni weryfikatorzy mogą to utrącić. No. O to chodzi, tak. I na przykład Pfizer
czeka cierpliwie na, bo co i już są dosyłane do wytwórcy jakieś sprawozdania na temat tego, że ktoś zmarł, komuś zaszkodziło, ma teraz dolegliwości i są zbierane te dane i termin ogłoszenia ich, gdzie ja jako lekarz, którego mój pacjent spyta, panie doktorze, jak to działa, będę mógł odpowiedzieć, że już wiem, bo dzisiaj odpowiadam, że tak samo jak on nie wie, ponieważ no, nie zostało to jeszcze upublicznione. Także pan profesor niestety musiałby się spodziewać właśnie takiego ostracyzmu. To jest takie słowo, które ja rozumiem jako to, że większość się gniewa na pojedyncze jakieś osoby ze swojego środowiska, które złamały pewne normy kulturowe, moralne, prawne, towarzyskie i inne. To się świetnie kwalifikuje do tego i tutaj no niestety smutek ozdabia mię twarz, ponieważ to lekarze oskarżają innych lekarzy o coś takiego i to zaprzecza jakby temu, czego mnie uczono w mojej Akademii Medycznej, której notabene już nie ma, między innymi może ona zniknęła, dlatego że nas uczono w troszkę odmienny sposób, gdzie mówiono nam, że lekarz powinien być humanistą, powinien być takim samym człowiekiem jak ta osoba, która przychodzi do niego, a nie wdrapywać się na ambonę, żeby głosić swoje prawdy. I to, co profesor przytoczył, pan też taki cytat, gdzie powinniśmy się wszyscy zajmować tym, co będzie nas budowało, czyli nie tylko dbać o zdrowie, ale dbać o planetę, że jest związek pomiędzy stanem planety a stanem naszego zdrowia psychofizycznego. To dobrze pasuje do kolejnego cytatu, który chciałem tutaj Państwu zaprezentować i prosić o komentarz. Cytuję z książki Nie ma nieuleczalnie chorych. Spory między zwolennikami i przeciwnikami konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod leczenia wnoszą ożywczy ferment do systemu medycznego. Tylko wszechstronna dyskusja daje gwarancję, że ujawniony rozwojem świadczeń pozaprofesjonalnych kryzys medycyny może zapoczątkować pożądaną odnowę. Już teraz widać, że tylko połączenie walorów humanistycznych medycyny naturalnej z niekwestionowanym autorytetem i kompetencją techniczną medycyny naukowej może dać nowy impuls do rozwoju sztuki lekarskiej XXI wieku. Koniec cytatu. Czy te słowa straciły na aktualności, czy są aktualne? Z jednej strony nie straciły, bo to, co profesor napisał, jest absolutną prawdą i tutaj jeszcze można by uzupełnić to o kilka innych elementów. Natomiast profesor chyba umarł jako szczęśliwy człowiek, nie dożywając czasu, kiedy dyskusja jest zabroniona. No, być może nie wszyscy słuchacze zdają sobie z tego sprawę, że lekarz ma zakneblowane usta, zakneblowane strachem, bo wydano wielokrotnie Izba Lekarska, której jestem członkiem, którą współtworzyłem sam. Izba Lekarska, to znaczy nie izba, tylko ci, którzy przykleili się do steru i żeglują tą izbą, a cała reszta lekarzy spolegliwie poddaje się temu szantażowi, bo to jest szantaż, kiedy zabrania się lekarzom rozmawiać na tematy, na które by chcieli rozmawiać. Tak jak profesor mówi, jeżeli są dwie strony do debaty, to każda z tych stron ma swoje racje, chce coś przekazać, ale jeżeli nie wolno jej mówić i tylko mówi jedna strona, no to niestety taka debata, no bo zdarzają się też takie debaty, w telewizorze widzieliśmy,
nieraz, kiedy jedna osoba, na przykład pani profesor, która przyjechała ze Stanów Zjednoczonych, gdzie pracowała w niezwykłych placówkach niedostępnych większości naukowcom polskim, badała wpływ szczepionek na zdrowie dzieci. Kiedy jest 10 lekarzy z mainstreamu i ona jedna, i oni szydzą sobie z niej. Jej dorobek naukowy przewyższa, no tak na oko, chyba dorobek ich wszystkich. I mówią do niej pani Józiu na przykład w tym sensie, zamiast ona mówi do nich panie profesorze, pani profesor, a oni do niej mówią pani Józiu, lekceważąc ją i przez to jej wiedzę i spychając ją na margines. No tak wygląda nasza rzeczywistość. Mhm. A jaka to pani profesor? Może pan wymienić imię i nazwisko? No myślę, że ci, którzy śledzą sprawę, to będą wiedzieli. Zostawmy na razie zasłonę na tym. Okej. Dobrze. Wspomniał pan o książce Kuchnia i medycyna, którą pan profesor Aleksandrowicz napisał z panią Ireną Gumowską. Ja teraz zacytuję z kolei z niej fragment, który... Wypowiedź należy do doktora Burkita. Cytuję. Wyobraźcie sobie kurek otwarty, z którego wciąż ścieka woda do basenu czy wanny. Woda się przelewa i ścieka na ziemię. Energiczni pracownicy pełni poświęcenia, aktywni, kompetentni, wycierają i zbierają wodę za pomocą chusteczki szyfonowej. Żadnemu nie przyjdzie na myśl, aby zakręcić kurek. Ten upływ wody to są choroby, którymi zapełnia się szpitale. Ludzie, którzy wodę usuwają, to lekarze, chirurdzy, którzy operują wyrostki, naczynia krwionośne, hemoroidy itd. Nic nie robią, by zamknąć kurek. Dlaczego? Bo za zamknięcie kurka płaci się 4 razy mniej niż za wytarcie podłogi. A przemysł zainwestował tyle w produkcję ścierek i szczotek, czyli w leki i instrumenty chirurgiczne, stoły operacyjne, szpitale i tym podobne, że gdyby zamknąć kurek, zbyt dużo ludzi nie znalazłoby dla siebie pracy. Koniec cytatu. Jakby pan mógł skomentować, odnosząc się do dnia dzisiejszego? Ja myślę, że takim komentarzem może być komentarz no comments. Ja tą książkę czytałem w latach 80., nie wracałem już potem do niej. Natomiast jest ona aktualna absolutnie dzisiaj i dziś przeżywamy apogeum tego zjawiska, jakim jest właśnie leczenie, że tak powiem, objawowe. Oczywiście medycyna, ta interwencyjna medycyna zabiegowa, ona święci triumfy i to, co się dzieje, co można obecnie robić, a czego nie można było robić poprzednio, to są zupełnie różne światy. Ja jestem w tej chwili lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, jestem specjalistą medycyny rodzinnej. I odnotowałem dwie takie rewolucje. Jedna to stentowanie naczyń wieńcowych w sercu w przypadku zawału. Kiedyś, jeżeli się przeżyło zawał, to osoba, która go przeżyła, była niestety inwalidą, ponieważ w wyniku zawału dochodziło do martwicy ściany serca i przebudowy jej z tkanki mięśniowej na tkankę łączną. Serce często pękało. A druga to odkryliśmy i stosujemy tak zwane heparyny drobnocząsteczkowe, czyli zastrzyki w brzuch w przypadku zatorowości. Okazuje się, że zatorowość, czy to w przypadku takim, gdzie ona bezpośrednio zagraża życiu i wystąpiła jako taka, czy też jako końcówka całej kaskady zdarzeń medycznych, jest powodem około 70% śmierci.
A my dzisiaj, mając te zastrzyki, możemy je stosować w Nowym Jorku, w Tokio i w gminnym ośrodku zdrowia, jeżeli tam jest lekarz, a nawet i felczer. Także z przykrością no, można by rozwinąć to i komentować to, co się dzieje, bo dzieje się to, że właśnie medycyna stała się nie sposobem na leczenie ludzi, tylko sposobem na zarabianiu na leczeniu ludzi. Lekarze są takim małym trybikiem tylko w tej olbrzymiej machinie, bo koncerny, które produkują coś tam, zarabiają sumy, które przechodzą wyobrażenie zwykłego śmiertelnika. Natomiast no, lekarze są obwiniani i słusznie o to, że korzystają często z tego, będąc przekupywanym w różny sposób. Przy czym jest to żenujące, bo przychodzi pan przedstawiciel firmy, siada przed lekarzem i kładzie długopis, czy tam jakieś karteczki samoprzylepiające się, które są potrzebne w działaniu przychodni. No i to jest taki prezent. I lekarz albo też przynosi butelkę wina, czy tam, no to w zależności od tego, do kogo przychodzi. Jak do szpitala przychodzi, to zwykle mówi: panie ordynatorze, tu widzę, że chorzy korzystają z lodówki, a to taka stara lodówka. My możemy większą panu kupić, pod warunkiem oczywiście jakimś tam. Więc ja już obecnie się nie spotykam z przedstawicielami, tak sobie zażyczyłem. A na początku to jak taki pan przedstawiciel kładł przede mną długopis, to ja z wdzięcznością kładłem mu dwa swoje, ponieważ można podobne długopisy kazać sobie zrobić. To było z logo mojej przychodni. I zdziwienie tej osoby było takie: a to co to ma znaczyć? Ja mówię, no to jest stary polinezyjski zwyczaj wymiany drobnych prezentów dla podtrzymania dobrych stosunków między dwoma stronami. Za granicą wygląda to inaczej. Do nas też przynoszą tak zwane gratisy w postaci jednego czy dwóch pudełeczek opakowań, gdzie i tak nie ma pełnego zbioru tabletek. Tabletki w Polsce powinny być na miesiąc w jednym opakowaniu. Tam jest na przykład 10 tabletek. No i lekarz może dać taki gratis komuś. Więc w Polsce jeszcze w dalszym ciągu jesteśmy zakwalifikowani chyba jako kategoria A. Natomiast kategoria B, na przykład w Niemczech sąsiednich, to całe pudło przywozi taki przedstawiciel. Także tak to wygląda. Tak jesteśmy oceniani jako idioci. No i pozwalamy sobie niekiedy traktować się tak. Ale w podobnie idiotyczny sposób są traktowani ci przedstawiciele. Przedstawiciele za granicą są inaczej nieco honorowani. Inne mają korzyści z tego, że pracują w takiej firmie, niż tutaj w Polsce. Oni sobie nie zdają sprawy. Ja ich również w tym względzie edukowałem. No dobrze. Idąc dalej, oddaję znowu głos profesorowi Aleksandrowiczowi. Cytat. Rosnąca dominacja techniki w jej coraz bardziej złożonej postaci spycha na drugi plan w procesie kształcenia lekarzy człowieka i jego oczekiwania. Skrajną tego konsekwencją jest niechęć i brak motywacji do autentycznego kontaktu z chorym. Koniec cytatu. Proszę tutaj o komentarz też w kontekście tego, z czym mamy coraz bardziej do czynienia, czyli z teleporadami, z cyfryzacją medycyny i tak dalej, i tak dalej. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz.
małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No oczywiście dobrze by było, żeby lekarz spotkał się z pacjentem, trzymał go za rękę, patrzył w oczy, ale to też nie wszystkim by się podobało, bo niektórzy bardzo chętnie by założyli maseczkę jeden drugiemu, byli w rękawiczkach. Jest rok 2000, schyłek 2023, a tutaj w mojej okolicy pracuje lekarz, który przyjmuje w dwóch maseczkach i w rękawiczkach. No można to komentować w różny sposób, ale ja myślę, że po prostu szkody, jakie w jego emocjonalności wywołała ta cała epidemia, pandemia, są takie, że on ma tak wielki lęk, natomiast nie nadąża za tym jego wiedza, bo jednak można leczyć, było nie tak, jak wmawiano nam, że nie można leczyć. I skuteczność wielu metod była udowadniana przez tych, którzy praktykują medycynę, bo skuteczność nie ocenia się na badaniach na szczurach, na zwierzętach, tylko na stosowaniu u ludzi. I myśmy byli zmuszeni, żeby praktykować na naszych pacjentach. Ja się nie zamykałem, ja nie zamknąłem przychodni. Do mnie nie trzeba było mieć jakiegoś kija, trzczotki, żeby w parapet walić, żeby mnie otworzył okno, tylko można było przyjść i spotkać się ze mną. Natomiast dokonała się rzecz niebywała, ponieważ dokonaliśmy, można powiedzieć, cyfryzacji naszej pracy. To, nad czym pracowano kilkanaście lat we Francji, myśmy zrobili w ciągu kilku tygodni. Wypisywanie recept przez telefon jest rzeczą, która bardzo ułatwia pracę. Jeżeli ktoś przychodzi oczywiście po raz pierwszy i powinniśmy go zbadać, to musimy mieć możliwość kontaktu z nim. Ale nie ma takiej potrzeby, jak znamy pacjenta od lat, ja swoich znam od ponad 20 lat. Ja nie muszę ich codziennie badać. Możemy wypisać im skierowanie gdzieś tam. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że gorzej widzi, potrzebuje skierowania do okulisty. Na początku, kiedy utworzono specjalizację lekarza rodzinnego, lekarz rodzinny miał bardzo wiele różnych uprawnień. Ja jako ginekolog również mogłem prowadzić kobietę w ciąży, mogłem badać swoje pacjentki u siebie. Dzisiaj tego nie wymaga się ode mnie, wręcz przeciwnie, tak zwane lobby profesorsko-ordynatorskie zmienia oblicze specjalizacji, jaką jest medycyna rodzinna, i najlepiej by było, żeby to był lekarz, który taką specjalizację można by było zdobyć bez studiów medycznych w ciągu tygodniowego kursu dla absolwentów szkół ogólnokształcących, gdzie na jednej stronie formatu A4 można było zgromadzić informacje o tym, że jak kogoś boli noga, to do nogologa go kierujemy, jak oko, to do okologa, do sercologa, do nerkologa. No oczywiście dobrze było, żeby taka osoba, no ale absolwent szkoły średniej to ma jakieś zajęcia. Ja sam pamiętam, że uczono mnie o tym, jak wygląda człowiek od środka, więc myślę, że to jest nadzieja na to, żeby wyjść z impasu, jaki w Polsce widzimy, bo 1/3 praktykujących lekarzy to są emeryci. Między innymi ja jestem emerytem. No i niestety za lat ileś tam jedni niestety przejdą do krainy wiecznych łowów, a innych będziemy w pampersie donosili w lektyce na fotel lekarski. Oni będą
przepisywali leki, które są produkowane. Dzisiaj już lekarza nie powinno interesować, co jest przyczyną schorzenia, tylko jak objaw, jakim jest nadciśnienie, na przykład zlikwidować. Likwiduje się nadciśnienie bardzo skutecznie, a można by było zlikwidować jego przyczyny, ale o tym się nie mówi. Ciekawa sprawa. No tak. Ja sam unikam lekarzy jak ognia. Mój znajomy mówi, że ma na szczęście w rejonie lekarza w sędziwego wieku i tylko do niego chodzi, nie chce się przypisać do jakiegoś młodego, ale się zastanawia, co będzie, jak się faktycznie ten lekarz przeniesie do tej krainy wiecznych łowów, o której pan wspomniał. Ostatni cytat z profesora. Rola rolnika w profilaktyce chorób współczesnej cywilizacji jest, nie przesadzę, jeśli powiem, zasadnicza. Koniec cytatu. Proszę o odszyfrowanie tego. W pełni się z tym zgadzam. To, co się stało, co się rozwija w dalszym ciągu w chwili obecnej, jeżeli chodzi o rolnictwo, no takie syki mogę wydawać, tylko inne westchnienia, jest bardzo tragiczne i będzie tragiczne w skutkach, ponieważ zdrowa żywność to zdrowy człowiek. Jesteśmy tym, co zjadamy. Zmieniła się zupełnie forma uprawy roślin i zmieniła się forma hodowli zwierząt. Zmieniła się do tego stopnia, że mówimy o produkcji zwierząt. No, po pierwsze sztuczne zapładnianie, gdzie pozbawiamy zwierzę możliwości kontaktu z drugą płcią. No ale skoro mamy dzisiaj wśród ludzi w Kanadzie obecnie chyba około 30 kilku, kiedy wyrzuca się z uczelni wykładowców za to, że nie użyli właściwego zaimka, to jest jakaś paranoja. To by trzeba było leczyć. Ja nie wiem, czy metody, którymi dysponuję, które wyniosłem ze szkoleń poza uczelnianych, by to zmieniły. Co nam pozostało? Tworzyć tak zwane lokalne społeczności. I to ostatnio przyszło mi do głowy i rozmawiałem z kilkoma swoimi pacjentami i przyszło mi do głowy, że można by było tworzyć takie społeczności pod tytułem lokalsi i na przykład ulica, przy której mieszkamy, jeżeli to by byli mieszkańcy tylko tej ulicy, czy miasta, czy dzielnicy, czy wsi. I później z tego by można było zrobić taką dużą lokalność, która by była autentycznym przedstawicielstwem ludzi, którzy żyją inaczej, nie tylko gadają, że chcą zmienić coś, ale takich, którzy żyją inaczej, poczynając od tego, że inaczej się chcą żywić, to znaczy jak inaczej. No na przykład mleko. Mleko mamy, teraz już ono nie cuchnie oborą, to mleko, tylko ono wręcz może wydzielać jakieś zapachy niezwykle, jest pięknie opakowane w pudełkach. Kiedyś mleko było w naczyniach szklanych. Obecnie naczynia szklane są rzadkością i wiemy już o tym, że aluminium z pudełek, z tych opakowań czy z butelek plastikowych, to wszystko ma wpływ na to, co my zjadamy, ale mleko. Spróbujmy takie mleko nastawić na tak zwane zsiadłe. Ono zgnije, a nie skiśnie, ponieważ nie ma tam bakterii, nie będzie tam bakterii kwasu mlekowego. Szczepu, który powoduje, że tworzą się jogurty, bo kiedyś było mleko kwaśne, mleko zsiadłe, no, ale nowomowa stworzyła jogurty, no więc mamy jogurty. Jakie to ma znaczenie? Kobiety chcą wszystkie prawie rodzić poprzez cięcie cesarskie. Jest to niefizjologiczne, ponieważ
Po pierwsze, odpępnienie zwykle następuje od razu, przez co 20% krwi nie trafia do dziecka i dziecko już na wstępie ma niedokrwistość. To dziecko, nie przechodząc przez kanał rodny, w pochwie są pałeczki kwasu mlekowego. Te, które mają, którymi ma się dziecko zainfekować, przechodząc przez ten kanał rodny, po to, żeby móc trawić mleko matki. Mleko, które, z którego korzystamy, jest pozbawione w ogóle bakterii, chociaż to jest niemożliwe, i tam się znajdują bakterie różne, i dlatego ono gnije, a nie zsiada się. No i my takie mleko pijemy. A dlaczego to mleko ma takie właściwości cudowne, że może mieć ileś miesięcy czy tygodni ważności? Ano dlatego, że tam są te substancje, które, bo jest również sterylizowane termicznie, ale są tam dodawane również różnego rodzaju substancje, które powodują, że te bakterie no, powinny tam zginąć i się nie rozwijać. I my to łykamy. I te bakterie, które zasiedlają nasz przewód pokarmowy, mnie uczono, że tylko jeden gatunek zasiedla nasz przewód pokarmowy. Gdy poznałem znakomitego profesora, zaprzyjaźniliśmy się, profesora Mazurczaka z SGGW, niezwykły naukowiec, SGGW, czyli Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, zwierzęta. I on mówi: kolego, ale to skąd pan ma taką wiedzę? No mówię, no to u nas w podręcznikach tak o ludziach jest. Zademonstrowałem mu podręcznik, a on mówi: bo wie pan, my wiemy, że u zwierząt to są setki gatunków. Dzisiaj my mówimy, że tysiące gatunków żyją w przewodzie pokarmowym człowieka. Mówimy o tym jako o mikrobiomie i to jest kolejna rewolucja. Także stoimy na rozdrożu jako ludzkość. Z jednej strony zwierzęta są hodowane w sposób urągający wszelkiej przyzwoitości i moralności, ale również i temu, że mięso, które zjadamy, jest, no, nie powinno być zjadane. Ci, którzy je jedzą, jedzą coś, co będzie przyczyną ich chorób. Czy zboża, które hodujemy, czy GMO, wszystko to prowadzi do rujnowania naszej planety. Myślę, że powinniśmy się opamiętać i właśnie zachęcam do tworzenia takich wspólnot lokalsi. Kropka, miasto, wieś, dzielnica, ulica. I wspierajmy tych, którzy na wsi, bo wieś, która była siedliskiem osób hodujących zwierzęta, gospodarz miał często kilka krów, to dziś często, chcąc pokazać dziecku, które się urodziło i mieszka na wsi, krowę, to trzeba do zoo jechać. No więc jeżeli ktoś jeszcze ma jedną krowę, szanujmy tego kogoś. Jeżeli chce 3 zł za litr mleka, dajmy mu 10. Dajmy mu 10, bo to jest tyle warte. Ja jeżdżę raz na tydzień 50 km po to, żeby kupić 2 butelki mleka, które używamy do różnych celów. Czy ser z tegoż mleka pełnego, który jest zupełnie czymś innym niż sery, które nam sprzedają. Dzisiaj pamiętamy film taki, gdzie aktorzy, którzy odgrywali rolę, rozśmieszali nas tym, że mówili, ile to cukru jest w cukrze. To popatrzmy, ile jest masła w maśle, ile mleka jest w mleku, ile mięsa jest w wędlinach. To już jest jakaś paranoja, ale my ją akceptując utrwalamy i rozwijamy. Korzystają na tym ludzie, którzy mają jakieś paranoiczne idee. Tutaj pana Szwaba przytoczę i jego otoczenie, a on jest otoczony wszystkimi przywódcami prawie krajów świata. I oni nam gotują taką przyszłość. Unia Europejska jest czymś, co powoduje, że nie walczymy ze sobą.
ale inni zaczynają z nami walczyć, których zaprosiliśmy do nas. Poza tym wiele organów jest niewybieralnych. Ci, którzy rządzą nami, myśmy ich nie wybrali i nie mamy wpływu na ich wybór. Świat się zmienił. A ci, którzy się nie zorientują w tym, że żyją w takim świecie i nie zadbają o to, żeby stworzyć wyspy na tym świecie, te wyspy, one będą się rozrastały, bo inni, widząc lokalsów, którzy lokalnie będą mieli lepszą żywność, w lepszych warunkach będą mieli możliwość życia, będą zazdrościli, będą się przyłączać. Tutaj widzę możliwość zmiany. Nie rewolucję przy pomocy dział i samolotów, bo już kiedyś była taka idea, żeby walczyć o pokój i ktoś skwitował, że w wyniku tej walki to kamień na kamieniu by nie został. Tutaj mam dwie refleksje, jak pana słucham. Pierwsza to 49 rok, wypowiedź filozofa Martina Heideggera. Cytuję, rolnictwo jest teraz zmotoryzowanym przemysłem żywnościowym, tym samym w istocie co fabrykacja zwłok w komorach gazowych i obozach zagłady, co blokady i skazywanie krajów na głód. Koniec cytatu. A druga refleksja to faktycznie warto się zainteresować tym, co jemy w sposób szczególny, tym, co próbują nam sprzedawać w sklepach spożywczych. Ja od dłuższego czasu sam kupuję od rolników śmietanę niepasteryzowaną w takich słoikach, robioną po prostu domową robotą, metodą domową. Płacę za nią no, więcej niż śmietana pasteryzowana, ale różnica jest ogromna, również jeśli chodzi o zawartość tłuszczu, bo ta moja ma 40%. I właśnie z tą kwestią pytanie mam końcowe do pana. Prośba o to, co by pan radził naszym słuchaczom, którzy są właściwie dwóch kategorii słuchaczy. Są chorzy, chodzą po lekarzach, ale no, nie są w stanie od nich uzyskać sensownej rady, która by ich wyleczyła. A druga kategoria słuchaczy no to ci, którzy no, nie są chorzy, ale chcieliby profilaktycznie przed chorobami w przyszłości się zabezpieczyć. Nie wiedziałem, że ów filozof miał takie przemyślenia, ale jest to absolutna prawda. To, co widzimy na wsi, a wielokrotnie po wejściu nas do Unii Europejskiej, szydziliśmy sami z siebie, znaczy niektórzy szydzili sami z siebie, że takie gospodarstwo domowe, gdzie jest krowa, koza, hoduje się wszystko, jest no, śmieszne i zupełnie powinniśmy z tego zrezygnować. Oni chcieli, to byli ludzie, którzy chcieli przejąć całe PGR-y, cały areał wsi, żeby jedna osoba się tym zajmowała, bo nie opłaca się kupować drogiego sprzętu, żeby obrobić traktorem hektar czy półtora. To jest prawda. Natomiast co robić, jak już jesteśmy w tej sytuacji? Siła by mówić, ja pisałem przez długie lata w miesięczniku Nieznany Świat, później nieco pisałem w miesięczniku Zdrowie bez leków, który w dalszym ciągu, oba się w dalszym ciągu ukazują o tym i to jest naprawdę coś, co wymaga studiów, czy też całego procesu wychowania człowieka, żeby dzień po dniu, rok po roku uczyć człowieka, jak on powinien, co powinien człowiek robić, żeby być zdrowym, albo co robić, żeby jeżeli to zdrowie straci, odzyskać.
Technizacja powoduje, że sprawy te się komplikują. Jest mnóstwo tak zwanych leków, które mówię tak zwanych, dlatego że mnie uczono, że lek to jest coś, co powinno przywrócić zdrowie, a nie zlikwidować objawy. Tutaj do tego nadciśnienia tętniczego, które całe życie można leczyć. Jeżeli ktoś z Państwa ma nadwyżki gotówki, to lokujcie w firmach produkujących takie leki, bo to jest znakomita sprawa. Można leczyć człowieka całe życie i on będzie chory, ale no, akurat w tym przypadku obniżanie ciśnienia jest skuteczne i powikłania, które temu towarzyszą, są o wiele rzadsze niż gdyby człowiek miał tak wielkie ciśnienie, jak wielokrotnie moi rodzice korzystali z tak zwanych tabletek z krzyżykiem, które miały likwidować ból głowy jako ból głowy, a on był wynikiem nadciśnienia tętniczego. Powiem tak. Jestem obecnie na etapie zupełnie innym niż byłem kiedyś. Myślę, że to jest domeną większości ludzi, którzy się rozwijają i przemyślenia, które uważali za słuszne w dzieciństwie, czy w młodości, czy w wieku dojrzałym, później stają się nieaktualne, bo wiedza, nauka jest procesem kroczącym. To, co dzisiaj uważamy za słuszne, jutro powinniśmy uznać za niesłuszne, bo się zjawia nowe, ale niestety profesor, który całe życie spędził na tym, żeby udowodnić, że to, co odkrył, jest słuszne, będzie bronił aż do końca, aż do swojej śmierci tego i dopiero skok jakościowy nastąpi po jego odejściu. Goi się jak na psie. Pies nie chodzi do lekarza. Dlaczego goi się jak na psie, skoro on nie skończył żadnej szkoły? Ponieważ nasze ciała posiadają taką immanentną właściwość dbania same o siebie. Nasze ciało, ciało człowieka posiada zdolność samoregulacji, samonaprawy, samoleczenia, regeneracji. Tylko my nie pozwalamy korzystać mu z tego. A to jest największa siła, o której nie wiemy, a która jest nieużywana. To tak, jakbyśmy umarli z głodu, będąc opartymi o drzwi lodówki, gdzie ona jest wypełniona jedzeniem. Czy ja mówię rzeczy niezwykłe, czy też już takie, które, o których wiemy? No, na przykład profesor Carl Simonton ze Stanów Zjednoczonych, współtwórca kierunku takiego i terapeutycznego, i badawczego, jakim jest psychoimmunologia, psychoonkologia, gdzie rozmawiając z człowiekiem, leczy się go słowem z chorób nowotworowych, gdzie okazuje się, że jeżeli my będziemy mówili, będziemy sobie wmawiać, efekt placebo, będziemy sobie wmawiać, że jest dobrze i będzie z każdym dniem lepiej, albo jestem zdrowy i każdego dnia coraz zdrowszy, to już taki aptekarz francuski wymyślił pod koniec XIX wieku i to funkcjonuje. Więc mało tego. Fizyka kwantowa, która no, tym sloganem sobie wycieramy usteczka ostatnio coraz częściej, ale to funkcjonuje i fizycy już dają nam tutaj teoretyczny i często oparty o wyniki badań naukowych, Ostatnie badania na uczonych radzieckich, a potem amerykańskich, to tak sobie można kpić, ale wiedza jednak polega na tym, że należy konfrontować teorię z praktyką, więc są badania, które mówią o tym, że to działa i potrafimy już to, co przed chwilą powiedziałem o tej psychoimmunologii, uzasadnić badaniami nie medycznymi, tylko fizycznymi. A popatrzmy, co nam mówią teleskopy Hubble'a i Webba. Codziennie pokazują nam stan wszechświata,
naszego wszechświata, bo to, co my widzimy, jesteśmy wzrokowcami, więc to, co widzimy, to istnieje, a to, co nie widzimy, nie istnieje. Niektóre galaktyki podobno uciekają z naszego pola widzenia z prędkością większą niż światło, a to ma być stała fizyczna. Więc to, co my dzisiaj wiemy, to jest słuszne, a to, co nam się objawia jako niezwykła niezwykłość, na przykład cudowne uzdrowienie czy jakieś wydarzenie z rzędu na przykład lewitacji, jedni wkładają to między bajki, a inni już to wykorzystują. No i tutaj właśnie te 15-20% tych ludzi jest, o których mówię w tej chwili, jest o wiele mniej. Poznajemy świat i musimy przyznać, że świat działa według swoich prawideł. Niektóre z nich poznaliśmy, uznaliśmy za aksjomaty niepodważalne, ale lada moment one padną i będą inne. I one też trzeba powiedzieć, że będą podważalne. Postęp polega na negacji. Negacja jest widziana źle w głównym nurcie. Właśnie ja na początku powiedziałem, że mam być sądzony przez moich kolegów w cudzysłowie za to, że ośmieliłem się wyrazić swoją obawę, że jeżeli nie jesteśmy konsekwentni w rzetelności naszego medycznego postępowania, to może grozić jakimiś złymi następstwami i tyle. No i za to mam być rozstrzelany. Ciekawe kiedy i kto będzie w plutonie rozstrzeliwującym. Przecież ja w każdej chwili mogę oddać prawo wykonywania zawodu, tak jak zrobił to mój kolega profesor Andrzej Frydrychowski. On spalił je, a ja mogę różne inne rzeczy z nim zrobić. Jestem lekarzem i będę tym lekarzem. Bez względu na to, czy ktoś będzie się na to godził z moich tak zwanych zwierzchników, jeżeli ich mam, czy też nie. Tak jak ksiądz, który odchodzi z kościoła, jest księdzem, taki lekarz jest księdzem. Lekarzem jest się wtedy, jak ma się pacjentów, a ma się pacjentów, jak się jest skutecznym. A te metody, którymi ja dysponuję, których uczę klawiterapii na przykład, którą wynalazł dr Barbasiewicz, są to skuteczne metody. Pozwalają leczyć wielkie schorzenia neurologiczne i to tak szybko, jak w ogóle świadomość moja jest często zaskakiwana. Oczywiście nie w 100%. Bo takiej metody nie ma, która by w 100% pomagała. Rodzimy się, żyjemy i umieramy. I warto umierać z uśmiechem. Warto umierać wiedząc, że zostawiło się po sobie coś, co przyda się innym. Profesor Julian Aleksandrowicz zostawił to coś i to coś jest aktualne w dalszym ciągu. Na bardzo wielu różnych polach, a najbardziej jestem zdziwiony tym i zaskoczony, że wtedy w latach 50., 60. on już wtedy mówił, że postęp, zmiana na świecie dokona się wtedy, kiedy ludzie będą się inaczej traktowali i że to ma być rewolucja nietechnologiczna, tylko rewolucja moralna, rewolucja kulturowa, rewolucja etyczna. I myślę, że to w dalszym ciągu jeszcze się nie dokonało, ale się dokonuje. Ale się dokonuje. I wnosząc z efektu Maharishiego, nie trzeba do tego wszystkich ludzi na świecie. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Janusz Kołodziejczyk, lekarz, który uważa się za przyrodnika zajmującego się zawodowo jednym gatunkiem, człowiekiem. Panie Januszu, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia.
Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!